bo z bankiem to jest tak, że bank ci daje kredyt, wiesz, daje ci parasolkę w słoneczny dzień. I teraz wtedy, kiedy ty tego nie potrzebujesz, kiedy masz super zdolność i tak dalej, to on ci proponuje, tak? Ale kiedy potrzebujesz tego, to nie do końca bank jest skory, żeby ci dawać. A inwestor będzie mniej wymagający, bo on patrzy na biznes, na zabezpieczenie i tak dalej. A bank z kolei, no, mnóstwo da ci wymogów do spełnienia. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Okej, to witam Cię, Łukaszu, w moim samochodzie na rozmowach na temat nieruchomości. Powiedz mi, może i na naszym widzom tutaj, co robisz i jakie masz, jakby, jaki jest Twój cel, czego byś chciał dowiedzieć dzisiaj po tym spotkaniu naszym? Nazywam się Łukasz Czerniak. Od stycznia zajmuję się flipami. Dosyć sprawnie to zacząłem robić, bo sprzedałem dwa mieszkania na wynajem. Jedno sprzedałem od razu w styczniu, żeby uruchomić gotówkę. Drugie sprzedaje się jutro, żeby jeszcze tej więcej tej gotówki uruchomić na flipy. I od tego czasu zajmuję się flipami. No to słuchaj, w czym mogę Ci pomóc? Najważniejszy problem, jaki teraz mam, to jest taki, że czuję się właśnie zapchany, że za dużo tego naraz wszystko. I myślę, czy nie zatrudnić kogoś. Jak uważasz, kto na początek byłby potrzebny? Mam tam już w swoim, tak nazwijmy, szerokim zespole doradcy kredytowego, dwóch, trzech dobrych osoby, które mi sprzedają mieszkania. I począłem kogoś jakby do zarządzania remontami, bo tego już jest za dużo i nie jestem w stanie zarządzać wszystkimi remontami jednocześnie, bo teraz pamiętam trzy. Jeszcze mam jedno mieszkanie z kolegą, jak mi już zabrakło pieniędzy, po prostu kolega kupił, a się zajmuje jeszcze kolejnym remontem. I tego jest tyle, że zastanawiam się, jak to ugryźć, żeby sobie to ułatwić. Okay, a kto by mi był teraz potrzebny najbardziej? To powiedz mi jeszcze, czy robisz tylko to, czy jeszcze masz inny biznes, inną pracę? Oprócz tego mam jeszcze drugą pracę, która mi zajmuje tak od 14:30 do wieczora. Czyli tym zajmuję się rano. Okej. To dobrze, to teraz powiedz, czy jeżeli byś zatrudnił kogoś sobie do obsługi, nazwijmy to, remontów, to czy ona będzie zarabiała mniej niż ty zarabiasz w tej pracy? Tak, na pewno, na pewno. Okej, to tylko... Bo... Wtedy bym to sam robił, prawda? No tak, bo wtedy by się bardziej opłacało, żebyś się zwolnił z tej pracy i robił to sam. Tak, lepiej, żebym ja tym zarządzał bezpośrednio. Dlatego, no jest Ci potrzebna osoba, która Ci... Inaczej, przy małej skali może lepiej dogadać się z wykonawcami, żeby to im scedować pewne rzeczy. To, możesz optymalizować ten Twój proces. Czyli iść w kierunku takim, że częściowo ludzi im to delegujesz, a częściowo na przykład... Jeszcze tego pilnować. Tak, nie, częściowo ty sobie proces grupujesz na etapy i robisz checklisty i robisz zakupy i wrzucasz po prostu te materiały wszystkie naraz. Czyli ograniczasz ilość swoich wizyt na przykład w markecie budowlanym. Kolejny tam problem, z jakim się ostatnio spotykam, to jest ekipa. Ja wiem, że mam ekipę tak powiedzmy dwa razy tańszą niż większość ludzi na Śląsku, bo to jest taka zbieranka, nazwijmy to. Testuję, chcę z nich zrobić swoją ekipę, nawet może ich zatrudnić, coś w tym stylu. I mam problem ze zmotywowaniem ich. Na początku wydawało mi się, że robota idzie tylko kiedy jestem. Ja dużo, tak jakby po prostu szli już do domu, kiedy ja wychodzę z budowy. Później zauważyłem, że jak ja jestem albo ja im upominam, że nie ma czegoś zrobionego, to robią to, co widać efekt. Czyli na przykład położą kilka metrów kafli, tak nagle nic gruchy, nic pietruchy. Że robią złą kolejność, ale po to, żeby mi pokazać, panie, ale tu są kafelki. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy chcesz być szefem ekipy i mieć własną ekipę i nimi delegować i zarządzać i być za nich odpowiedzialny, co jest ważne? Czy chcesz być inwestorem, który ma zewnętrzną firmę, która w razie czego zbiera baty i ponosi konsekwencje finansowe za swoje działanie? Bo jak masz pracowników, to ty za nich odpowiadasz. Jak masz podwykonawców, to najwyżej oni dostaną po tyłku w przypadku rozliczenia końcowego. A tutaj chyba kręcili w tym drogówkę, w tym samym załogu policja zatrzymywała tego pijaka. Nie wiem, czy oglądałeś? Gdzie? Na Smarzowskiej, nie? Tak. A jakie twoje największe problemy były na początku? Z czym ty sobie nie potrafiłeś poradzić? W ogóle, już pomijając wszystko, my mamy dużo łatwiej. Mamy twoją książkę, między innymi jest w ogóle dużo innych wydawnictw aktualnie. Książki Wojciecha Orzechowskiego i tak dalej. Mamy dużo łatwiej na pewno niż ty, jak ty zaczynałeś 6 czy 7 lat temu. Ale co było wtedy dla Ciebie największy problem, nie do przeskoczenia, z czym długo walczyłeś? Co było? Wiesz, to na początku, jak zaczynałem, to przede wszystkim nie wiedziałem, gdzie szukać tych okazji i czy one są tak naprawdę. Czyli nie wierzyłem w to, że one są.
I to było duży problem. I dopiero jak zobaczyłem i uwierzyłem, to dopiero wtedy poszło o wiele łatwiej. Bo ty masz swoje biuro nieruchomości i tak. Te okazje same do ciebie spływają, ale łapiesz jeszcze okazje od innych agentów? Tak, łapię. Cały czas kupuję od innych agentów, tak? Tutaj się nie ograniczamy w żaden sposób do innych agentów. Okej, okay, ale masz taki zaufany, co ci naprawdę te okazje dzwonią, odbierasz telefon, słuchaj Daniel, jest taka okazja tu i tu i kupujesz, tak? Tak, ale to też dzwonią do moich pracowników, czyli do moich ludzi, którzy się zajmują tymi flipami. Szukaniem okazji. Tak, szukaniem okazji. Czujesz konkurencję, że jest rynek dużo, dużo trudniejszy niż wcześniej? Tak, czuję, no, że jest dużo więcej osób, bo te flipy się stały takie popularne. No ja sam w pewnym sensie popularyzuję to. I w pewnym sensie strzelam sobie w kolano. Na przykład ja wychodzę z założenia, że nie szkolę konkurencji w Lublinie. Czyli nie dopuszczam do moich szkoleń, do mojej wiedzy, doświadczeń. Osoby, które mogą być zagrożone. Osoby z tego samego rynku. Po prostu. Okej. Okay. Czyli mam taką zasadę. I teraz no jest tych osób i będzie ich coraz więcej, ale to polega na tym, że jak jesteś lepszy od innych, to oni nie mogą cię tak łatwo prześcignąć. Oni cię gonią cały czas. Jeżeli ja cały czas doskonale. Szukam to nowych możliwości. Masz dużo dłuższe doświadczenie. Tak. To jest mi o wiele łatwiej niż im. I ktoś tam będzie mnie gonił, ale jak ja będę coraz lepszy, to mnie nie dogoni nigdy. No w Katowicach pojawiają się osoby, które mają 30 mieszkań rocznie, które mają 130 pokoi na wynajem i tak dalej, więc jest bardzo, bardzo silna konkurencja u nas. No ale widzisz, mimo wszystko da się znaleźć coś wyłapać dla siebie, tak? Jest ciężko wyłapać, nie wiem, 30 mieszkań tak jednego miesiąca na przykład. To jest ciężkie, to już naprawdę wymaga struktury. Ale też ciężko byłoby przerobić 30 mieszkań, więc to jest już bardzo tak. Wysokie. Dlatego ja wolę niż to, wolę wybudować 30 mieszkań i zrobić to w projekcie deweloperskim. Nawet jakby był nastąpiony rynek, to zawsze będzie ta migracja ludzi, którzy umierają, rodzą się dzieci, rozwodzą się, żenią się. Oni zawsze będą migrowali, wychodzili z tych gniazd i chcieli mieszkać gdzieś indziej. I teraz pytanie, jak w tamtym przyszłościowym rynku zaspokoić potrzeby? Tyle. Dojdziemy też pewnie do etapu, kiedy będziemy burzyć te budynki, które już się nie wyglądały do użytku, nie? No właśnie. Aktualnie tego jest bardzo mało jeszcze, ale właśnie na zachodzie to się dzieje. I to się dzieje w Stanach, tak? Że jak jest dobra lokalizacja, to burzą jakiś stary budynek 30-letni, który już nie spełnia swoich funkcji, tak? I jest mniej warty niż potencjał, który niesie działka. Mieliśmy stację złapać. Tak. Dobra, to wiesz, gdzie jest stacja jakaś? Nie jestem, zwłaszcza. Dobra. Ale uciekałbym w tamtą stronę na pewno, nie? Halo? Tak, wiem. Tutaj tylko tak nie p*** się w bus pas po prostu, nie? Mam problem z tym, że za dużo tego wszystkiego jest naraz. Powoli to ogarniam. A co ty byś zmienił, jak tak patrzysz z perspektywy lat u siebie? Co byś zrobił lepiej? Co bym teraz robił lepiej? Wcześniej bym zaczął robić większą skalę. Po 2-3 latach, kiedy byłem w tym biznesie, dopiero zdałem sobie sprawę, że muszę zwiększyć skalę we flipach i iść w tym kierunku. Czyli przestałem rozwijać biuro nieruchomości jako biznes korowy i zacząłem przerzucać ciężar mojej pracy na to, żeby rozwijać biznes flipowy. Bo zobaczyłem tam inny całkowicie obrót kapitałem, jaki był. Inwestycje naprawdę generują duże zyski, a nie usługi, które wykonuje moja firma, mimo tego, że mieliśmy tam no, bardzo dobre wyniki. Masz jakąś część biznesu albo któryś z biznesów, który robiłeś, którego żałujesz, że poświęciłeś na niego czas? Tak. Który? Wiesz co, mam taką spółkę jedną, która nie do końca realizuje moje cele i nie wyszło tak jak powinna, chociaż tam nie ma wtopy, tylko że generalnie... Szkoda czasu. Szkoda czasu, tak? Szkoda energii i zaangażowania, bo w tym czasie można było zrobić coś bardziej dochodowego albo ciekawszego. Jesteś też już pewnie na etapie, że przychodzą ludzie z gotowymi pomysłami, prawda? Tak. I czy rzucisz gotówkę i czy, tak. czy robicie to razem? Tak. I zgadzasz się na tego typu rzeczy? Wiesz co, jestem otwarty na propozycje, ale jestem bardzo ostrożny, bo największym zasobem, który ja mam teraz, jest czas. I teraz tym czasu mam deficyt. I teraz, jeżeli ja się zaangażuję coś, to wypchnę jakiś swój projekt, już zainwestowałem pieniądze. Dlatego muszę to ostrożnie ważyć. Czyli bardziej na zasadzie anioła biznesu, że dajesz pieniądze, ale nie musisz go pilnować? Tak, chociażby nie, to nie jest model, w którym w tym momencie chcę działać. Przy już wyższym stopniu zaawansowania, powiedzmy 10 flipów rocznie, nie aż takim dużym jak ty, co myślisz, co jest lepsze rozwiązanie, spółka czy działalność? Bo do mnie docierają głosy, że teoretycznie pod względem bezpieczeństwa oczywiście spółka, tak? Ale że ludzie się boją sprzedawać flipy
że marudzą przy aktach notarialnych, jak słyszą, że to kupuje spółka, nie? Marudzą, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby się wycofał się klient. Nie, trzeba odpowiednio to argumentować. Czyli po prostu powiedzieć prawdę, ale nie na początku, kiedy oglądasz mieszkanie, tylko dopiero już jest doglądana transakcja przed samym aktem. A co im za różnica, od komu mają pieniądze? Teoretycznie jest taka opcja, że kupujesz mieszkanie na spółkę, a kredytujesz to, tylko to już wtedy nie jest cel mieszkaniowy, to już będzie droższy kredyt. Nie będzie 4%, tylko będzie 6% pewnie, nie? Tak. Pytanie, czy to się już opłaca? To już przy takich kwotach, już w takich procentach już łatwiej znaleźć inwestora z zewnątrz, który da 7%, nie ma ludzi, nie ma tak. Stopy wejścia, nie ma procentu na wejście, nie ma procentu na wyjście, a zdawałeś sobie sprawę, że możesz dojść do takiego poziomu tak szybko? Wiesz co, ja o tym marzę. Wiadomo, że każdy uważa, że tak, pewnie będzie tak, ale to jest takie myślenie życzeniowe zazwyczaj, nie? Mało osób. No nie, ale wiesz, to tak, ja o tym mówiłem i jakby to transparentnie głosiłem tę swoją prawdę, że to będzie. Jednak nic nie wskazywało, żadne dowody nie wskazywały na to, że to jest realne, tak? Czyli jak ja mówiłem, kiedyś będę, to wiele osób się pukało w czoło i mówi, dobra, to na razie nie masz nic, więc jaka jest szansa, że będziesz miał dużo? Ja gdzieś tam w to wierzyłem, może nie mówię, że tak, no wierzyłem w to, ale były takie momenty zawahania, tak, że no może jeszcze nie teraz, może później, może jeszcze popracować na etacie dłużej, tak? No to ja na etacie pracowałem chyba rok niecały i tyle wytrzymałem, później od razu uciekłem. To też zależy od charakteru człowieka, nie każdy się nadaje na etat. Nie każdy się dobrze czuje pod opieką niego. Są ludzie, którzy nie nadają się na działalność, bo muszą mieć na sobą bacik i chcą oddawać część dochodu komuś innemu, ale lepiej pracować na siebie. Tutaj weź na... To jest trzeci pas czy drugi? Drugi. Tam jest służebiec, nie? Ja tam sobie postawię niewygórowane, jak to nazwać, cel, czyli żeby iść na emeryturę szybciej niż mój tata, który jest górnikiem. Przez wieku 44 lat na emeryturę. Później sobie to już obniżyłem, bo stwierdziłem, że 44 lata to jest za łatwe, nie? Żeby to jest za łatwy cel, żeby mieć taki. No i teraz obniżę to do 40, a to nie wiem się, czy przy 35 byłbym w stanie żyć już tylko tego. A ile masz lat teraz? 29. Czyli 6 lat to jest kupa czasu. Tak. To widzisz, no, ja mam 30, nawet jeszcze nie skończyłem, bo kończę tam za 2 tygodnie, ale już teraz przejść na emeryturę, no ale nie chcę, bo bym się zanudził, tak? I jak jestem powyżej tygodnia gdziekolwiek na urlopie, to już mnie krew zalewa, nie jestem w stanie już funkcjonować normalnie. Częściej na wakacje, ale na krótsze. Ja brakuje mi tego jakby życia w biznesie i teraz... To mnie napędza, ale wiem, że to w długiej perspektywie za to zapłacę wyższą cenę niż widać, tak? Zdrowiem, relacjami i tak dalej. A jak myślisz, czy powiedzmy, jakby zrobić 10 mieszkań, jestem w stanie pójść w deweloperkę po jakieś szkolenia, jakieś książka, na przykład w twoim szkoleniu, czy to jest jeszcze za szybko? Wiesz co, ja bym nie uzależniał ilości zrobionych flipów od tego, czy wejść w deweloperkę. To jest całkiem coś. Bo możesz nie zrobić ani jednego flipa i wejść w deweloperkę, tylko że dobrze by było, żebyś miał biznes, który ci daje kapitał i daje ci źródło utrzymania. Miałeś jakiś taki, nie biznes, ale jakiś taki projekt, który nie zarobił? Nie. Nie zdarzyło się też? Nie, ani flipów, ani deweloperskiego. Nie miałem takiego projektu. Czyli dosyć bezpieczne. A jakiś, jeżeli chodzi o deweloperskie projekty, taki projekt, który nie zarobił aż tyle, co zamierzałeś, że dużo, dużo, dużo mniej byłeś zawiedziony tym? Jeszcze nie. Wiesz, to teraz muszę pozamykać te, które mam pootwierane i wtedy zobaczę, ale żadne się nie tak nie zapowiada. Wszystkie się zapowiadają dobrze. Raczej pesymistycznie wyceniam te nieruchomości przy zakupie, żebym wiedział, że niezależnie co się stanie, to zawsze zarobię. Zawsze zarobię tyle, ile minimum chcę. A nie tyle, jak będzie dobrze, to zarobię dużo, jak będzie źle, to zarobię mało albo nic. Nie, no to w ogóle lepiej tego nie kupować. Lepiej w ogóle wtedy nie wchodzić w ten case. Ostatnio miałem ciekawą sytuację z jakimś pośrednikiem, który w ogóle nie rozumie biznesu. Bo na początku sam w ogóle zaproponował mi, że jego prowizja jest do zbicia. Jeżeli mi cena nie będzie pasowała ostatecznie. Ostatecznie cena mi nie pasowała tam o 1000 zł, czy tam o 2000. Więc myślałem, że coś spuści. Zacząłem z nim negocjować, zadzwonił do szefa, powiedział, że absolutnie nie. A obiecałem mu w ogóle, że mu dam te mieszkanie na sprzedaż za 3 miesiące i zarobi więcej, bo to mieszkanie dużo więcej warte. No i powiedział, że połowę prowizji w takim razie na tą drugą transakcję. Czyli teraz chciał wziąć pieniądze? Teraz chcę wszystko, co ma dostać, a ewentualnie mi spuści połowę prowizji ze sprzedaży. No tak, to się negocjuje, tak? No, u mnie w firmie też takich argumentów używamy, to wiesz, to nie jest złe.
tak negocjować, czyli w pewnym sensie, okej, dobra, co będzie później, to będzie później, teraz jest teraz. Nie można wierzyć za bardzo na przyszłość. Tak, to jest taka strategia negocjacji i taka technika obietnicy w raju, po prostu. Może będzie, ale on nie ma pewności, czy ty mu dasz to. Czy to będzie... A gdybyśmy podpisali umowę już na wyłączność? No dobra, a jak ty zmienisz zdanie i powiesz, że wynajmujesz? No to wtedy tak. W sensie, ja też bym na jego miejscu wolał negocjować, okej, dostaniesz rabat do drugiej transakcji, a ta jest za pełne wynagrodzenie. Też bym tak negocjował. Tylko też nie można mówić, że jest opcja rabatu, a później się wycofać i powiedzieć, że kategorii nie będzie. No tak, to już jest nieuczciwe jakby, tak? To już jest jakby rzucanie słów na wiatr i wycofanie się z obietnicy. Prowadzisz mentoring, jak to u Ciebie wygląda? Jeżeli chodzi o moje szkolenia i mój mentoring, to jeżeli chodzi o mój mentoring z flipów, to wygląda w ten sposób, że osoby, które są po moim szkoleniu, dostają ode mnie możliwość konsultacji na każdym tym etapie transakcji, którą robią, czyli na etapie poszukiwania ofert, na etapie zbierania dokumentów, na etapie negocjacji z klientem, który sprzedaje, na etapie też rozwiązywania problemów, które ma dana nieruchomość, także zawsze się będą mogły skonsultować i mogą, żeby się doradzić i żebym ja ewentualnie ich problemy rozwiązał i przeprowadził ich przez cały ten proces inwestycji jest swoją nogą, tak? Jak będą mieli problemy na etapie remontu też i jakby mieli jakieś pytania, tak? Czyli na całym etapie ja ich prowadzę za rękę krok po kroku. Czyli z każdym problemem można później zadzwonić, tak, i rozwiązać go z Twoją wiedzą, a nie szukać na własną rękę rozwiązania. Tak, bo wiesz, po co wyważyć drzwi, które są otwarte, tylko trzeba wiedzieć, trzeba mieć do nich klucz. A powiedz mi, byłby zainteresowany którymś z tych szkoleń? Tak, na pewno. Myślałem, że w flipach już tyle wiem, że nie potrzebuję szkolenia. Albo że wolę się uczyć praktyką, ale nie wiem. Zachęciłeś mnie, chyba się zdecyduję. A o tej deweloperce, tak jak Ci mówiłem, ja chciałem zapisać termin i nie podpasował. Wiesz co, myślę, że więcej korzyści byś miał teraz z flipów niż z deweloperki. Od razu bym mógł zaimplementować, bo... Deweloperka się może zmienić do tego czasu, tak, się nie zajmę. Bo 5 tysięcy, no niekoniecznie się zmieni, ale 5 tysięcy na inwestowanym szkoleniu, to jesteś w stanie na remoncie zaoszczędzić w stosunku do tego, co robisz, tak? Albo jakieś rozwiązanie złapać, albo inne możliwości pozyskiwania, więc tutaj spokojnie Ci to zwróci. Dobra, jakie masz pytania jeszcze? Na liście już nic nie mam. Masz listę? No, to Ci przesłałem, nie? Dobra, to jeszcze pytanie. Czego Ci najbardziej brakowało? Jakiej wiedzy najbardziej Ci brakowało na początku, kiedy zaczynałeś? A wiesz, że teraz to jest i można to kupić? Albo u Ciebie na szkolenie? Wiesz co, brakowało mi takiej pewności, że to jest jednak możliwe i porozmawiania z kimś, kto to robi. I tego mi brakowało na samym początku. Poza tym, jak ja to robiłem, to ja się czułem, że to jest w ogóle mój pomysł na biznes i że ja to w ogóle wymyśliłem, te flipy. A się okazuje, że to nie jest mój pomysł i ludzie to robią, tylko że nikt o tym nie mówi, nikt tego nie komunikował do tej pory. I ja w pewnym sensie sam wyważałem sobie te drzwi i sam dochodziłem do tych wszystkich swoich rozwiązań. Czyli nie byłem po jakimś kursie, który mi powiedział wszystko, jak robić, tylko sam to wymyślałem, dlatego to trwało tak długo, chociaż niektórzy mówią, że to szybko trwało wszystko. Ile teraz masz członków zespołu? Wiesz co, razem z tymi ekipami... Tylko do flipów. Wiesz co, ja tak nie mam, ja mam po prostu firmę i mam wszystko, te są naczynia powiązane, każdy wie za co odpowiada. To nie jest tak, że mam tylko od flipów. W sumie pracuje tam blisko 30 osób. W sumie. Mm-hmm. Razem z tymi ekipami, z tymi chłopakami, którzy robią remonty. Także to jest gdzieś tam taki zespół. No już nie mówiąc w ogóle o tych firmach wykonawczych, które mi budują nieruchomości. A jak z ekipami remontowymi? Masz stałe ekipy remontowe? Tak, mam stałe plus zmienne, tak. Nie każdy się utrzymuje w tej pracy, bo nie każdemu to odpowiada, to tempo i nasze wymagania. I mamy takie 2-3 ekipy, które są stałe i tam czwarta jest jakby dochodząca. Taka jakby dodatkowo testujemy, albo ona odpada, szukamy nowej i to wiesz. I czyli 3 stałe plus czwarta, i czwarta jest różna, nie jest cały czas ta sama. Tak. Tylko różne testujecie jeszcze. Dokładnie. A ile trwa remont 50-metrowego mieszkania? 3-4 tygodnie. Bardzo szybko. I to 2 osoby robią. 2 góra 3. To szybko. Nie, 2 osoby. No wiesz, jak oni wiedzą co robić. Mają płacone od mieszkania, a nie od godziny, nie? Tak, oni mają nie od mieszkania, tylko mają od metrów, które zrobią. Gdyby nieruchomości, to co? Co byście robić? Albo co byś robił? Wiesz co, tak sobie pomyślałem, że kiedyś zacznę, jak już będę, skaszuję się ze wszystkiego, to będę inwestował w startupy. Czyli w pomysły młodych ludzi i w ich energię i potencjał i będę po prostu dla nich mentorem albo nie mam biznesu. Jest to i szlachetne i... Tak.
okej. I daje dochód. To jest, jest jakaś nisza, ale to już nie teraz. No, na razie i w to mógłbym robić z tylnego fotela, mieszkając gdzieś tam. Daleko. Daleko. W ciepłym kraju? No, nie no, albo będąc często po prostu. Ale nagrywam jeszcze czas? Tak, mam nadzieję, że nie napisuję tego, co nagraliśmy już wcześniej. Łukasz, dziękuję Ci w takim razie, że przyjechałeś się ze mną. Twoje pytania były bardzo ciekawe i merytoryczne i mam nadzieję, że to, o czym mówiłem, wniosło pewną wartość i wniesie wartość Twój biznes. Także dziękuję Ci bardzo za obecność. Ja również dziękuję. Dobra. Od razu zaczęłam wcielać w życie rady. Okej, okay. Dobra, piąteczka. Dobra, chcę jeszcze fotkę z Tobą, prawda? Dobra. Wrócę na fejsa. Musisz sobie wyczyścić, wiesz, bo masz brudny. Nie palce, nie, musisz, ty, widzisz, że jest różnica, na pewno. O palce, masz też puste, nie? Tak, dokładnie. Dobra. Uśmiechnij się trochę i żeby Cię było widać bardziej, wiesz? Jeśli to wideo było dla Ciebie wartościowe, to udostępnij je proszę i subskrybuj mój kanał. To mnie zmotywuje, żeby robić ich więcej.